Nadchodzi wreszcie czas uzdrowienia. Choroby przemijają, znajdujecie dobrych lekarzy, a nawet sami w sobie możecie odkryć zdolności uleczania innych. Wraca wam siła, energia. To jest energia źródła. Jest to potężna siła, która będzie chciała was porwać tym swoim nurtem i doprowadzić do nowego miejsca. Wracacie do życia. Ale pomimo, że wasz stół jest pełen pomysłów, marzeń, pragnień, celów, zostajecie w domach. Z jakiegoś powodu nie wychodzicie je realizować. Pomimo zdrowia, energii, chęci do życia. Pojawia się zima, wszystko staje się zamrożone. Nastaje bezruch w waszym życiu. Powodem, dla którego ta zima w waszym życiu się pojawia, jest król sił. W pozycji odwróconej mężczyzna, zima i kobieta. W tej relacji nastał chłód. Z powodu tego mężczyzny panie zostają w domach, nie realizują swoich celów, pasji. Panowie są osłabieni, zdenerwowani, chaotyczni. I ten stan przenosi się także na panie. Stają się takie same jak ich mężczyźni. Chaotyczne, nerwowe, nieuporządkowane. Wasze ruchy nie mają wizji, nie mają sensu, nie mają celu. Nie są przemyślane. I wreszcie wasze cele będą niezrealizowane. To jest karta upadku. W tym stanie, w jakim się znajdziecie, nie będziecie w stanie zrealizować żadnych planów. Przeszkody rzeczywistości będą potężniejsze niż wasze możliwości, by je pokonać. Panie zaczną odkrywać, że tych swoich królów sił już nie kochają. Odkrywają negatywny wpływ odwróconego króla sił. Chcą się uwolnić z takiej relacji, która niekorzystnie na nie wpływa. Finałem tego rozkładu jest awantura. Stół przewrócony, filiżanka stłuczona. W tym związku dzieje się bardzo źle. Karta konfliktu w bliskiej relacji wskazuje na ten upadek, a związek ten upada, ponieważ jesteście tacy sami. Odwrócony król i królowa sił. Do tego brak uczucia. Ten chaos prowadzi do awantur.